Że w Skale są? Tak, tak, w Skale są. A to jest w ogóle dobra nazwa miejscowości dla wytwórni, takiej powiedzmy osadzonej w roku. Tak, no Skała na pewno, na pewno. No, pewnie kojarzy to się na pewno z rokiem. Z metalem może troszeczkę mniej, no bo to jest jednak kamień, ale jest to coś twardego na pewno. Rock, rock. Bardzo się będzie różniła okładka od tych promo, co dostałem od Was? Tak, mamy tu w tej chwili właśnie promówki nasze. One są teraz w tej chwili w kartoniku, czyli to jest taki egzemplarz tylko i wyłącznie promocyjny dla mediów i dla dziennikarzy. Zobaczycie na Allegro, to nie kupujcie. Bo tak, ten... tak. I powiem szczerze tak, no generalnie okładka płyty nie będzie się różniła, bo będzie taka sama jak na tym naszym głównym wydaniu. Jedyną różnicą będzie to, że nie będzie to kartonika, będzie to digipak. Także no taka będzie różnica, a generalnie jeżeli chodzi o okładkę, no to będzie wyglądała tak samo dokładnie. A w Japonii jak wyglądała? Też tak samo? W Japonii z kolei nasza płyta jest wydana tradycyjnie, czyli plastik, plastikowe pudełko, z tym, że dochodzi do tego książeczka w języku japońskim, oddzielna zupełnie. I jeszcze z boczku płyty, jak powiedzmy to jest płyta, to tu z boczku jest taka nakładka, taka kolorowa i tam jest pełno właśnie takich japońskich znaczków, czyli tam powiedzmy jaka wytwórnia to wydała, nazwa zespołu, no i tam takie różne rzeczy. Tak właściwie to do końca nie wiem, co tam jest napisane, bo... Musisz im wierzyć na słowo. Tak, muszę im wierzyć na słowo. A da się Ansan zapisać jakimś krzaczkiem japońskim? Tak, da się krzaczkiem zapisać i to jest parę znaków tak naprawdę. Fajnie to wygląda. Parę znaków? Tak, to jest parę znaków. Gdzieś musiałem pokazać długopisem gdzieś na serwerze, czy umiesz? Umiesz? Tak, nie umiem tego zapisać, musiałbym skorzystać z pomocy, czyli musiałbym wziąć płytę japońską i po prostu zerżnąć. Także nie pomogę ci w tej chwili, ale obiecuję, że mailem prześlę tak, dokładnie tą naszą nazwę naszego zespołu po japońsku. Czemu jesteś sam dzisiaj? Czemu jestem sam? No, spotkało nas takie malutkie nieszczęście. Jesteśmy chorzy. Ja jestem chory, moja żona jest właściwie jedynym zdrowym członkiem naszej rodziny. Nasz syn zachorował i z racji tego, że ktoś na tych wywiadach musiał się pojawić, to zdecydowaliśmy się... Ten brzydszy przyjdzie. Tak, że to będę ja, a matka zostanie z dzieckiem. No, matczyna miłość, także chwała jej za to i fajnie. A jak jeździcie w trasę, bierzecie małego? No? Nie, dlatego że to by było przede wszystkim zbyt trudne dla niego, z tego względu, że on w tym roku poszedł do szkoły, chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej, zaczął również naukę w Państwowej Szkole Muzycznej na skrzypcach i powiem szczerze, ma tyle obowiązków, ten natłok obowiązków jest tak duży, że w momencie, gdy my byśmy pojechali na trasę i byśmy go wzięli ze sobą, miałby potworne zaległości, a chyba nie o to chodzi. Także jak my wyjeżdżamy na koncerty, on zostaje z moimi rodzicami wtedy i oni się nim opiekują i pilnują, żeby dobrze się uczył, ćwiczył na skrzypcach. No i żeby było wszystko w porządku. A słucha Ansanu, Wejdera i tak dalej? Generalnie tak. Ansan słucha dużo z racji tego, że gdy ja... A ta każe. Znaczy nie każe, ja powiem szczerze, że tak przy nim komponowałem praktycznie większość swoich utworów, czyli nagrywałem te utwory w domu, zanim w ogóle pojawiła się płyta i zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać płytę, to ja tą płytę nagrałem sam najpierw w domu, czyli napisałem perkusję w MIDI, nagrałem gitary, basy, solówki, czyli ta płyta była taka kompletna, całkowicie zrobiona, bez wokali. No i on tą płytę właściwie już wtedy zaczął słuchać, a potem, gdy pojawiły się wokale, pierwsze przyszły wersje studyjne, no to on te piosenki po prostu odsłuchiwał z racji tego, że my dużo tego słuchaliśmy i bardzo szybko nauczył się tekstów, bardzo, bardzo fajnie złapał melodię tych piosenek, a że małe, zdolne dziecko, także też zapisaliśmy go do szkoły muzycznej, chodzi właśnie na skrzypce, jak mówiłem wcześniej. Ale nie jest nieszczęśliwy z tego powodu, że to skrzypce, a nie gitara na przykład. Znaczy nie, ja powiem szczerze, ja byłem właśnie za tym, żeby on poszedł jednak na skrzypce. Jest to na pewno trudny instrument, strunowy, ale powiem szczerze, na pewno rozwija bardzo mocno słuch i przede wszystkim taką wrażliwość muzyczną. Myślę, że na tym etapie takim późniejszym, gdy on będzie troszeczkę starszy, pojawią się właśnie dodatkowe instrumenty, na pewno będzie to fortepian, gitara może w przyszłości. On generalnie, powiem szczerze, jest bardzo zainteresowany właśnie skrzypcami. Nie trzeba go przede wszystkim cisnąć i gonić do ćwiczenia, co jest rzeczą bardzo ważną. Jest bardzo tak naprawdę mocno wciągnął się w tą naukę grania na instrumencie. No i to jest fajne. I zobaczymy w przyszłości, jeżeli będzie na przykład, powiedzmy, chciał grać na gitarze, nie ma problemu, ja nie będę oponował. Jak będziecie wydawali ósmą płytę w 2021, to jest szansa, że pojawi się w składzie?
Ja powiem szczerze, tak, zawsze jest taka szansa, jeżeli będzie wykazywał odrobinę dobrej woli oczywiście i będzie rzeczywiście chciał wystąpić na naszej płycie. My oczywiście złożymy taką propozycję jemu na pewno z czasem. I na 18. No może wcześniej, ja nie wiem tak naprawdę, kiedy to nastąpi, bo może się okazać tak, że tak naprawdę będzie już, powiedzmy, grał na tyle dobrze na instrumencie, że będzie można wcześniej coś dla niego zaaranżować, będzie nam, mógł pomóc przy nagrywaniu nowej płyty i fajnie to by było na pewno. No, ja bym... Będziecie jak ten, jak rodzina Pospiszalskich. Ej, no chyba nie. Jak ja jakoś tak powiem szczerze, ja do tego... Kolędowania nie będzie? Nie, kolędowania na pewno nie będzie. Ja generalnie nie dążę do tego, żeby być jakąś, powiedzmy, muzykalną rodziną. No każdy z nas ma wybór tak naprawdę. Jeżeli on będzie chciał, powiedzmy, zostać muzykiem i jeżeli będzie w tym kierunku podążał, to fajnie, ale to będzie tylko i wyłącznie z jego własnej, nieprzymuszonej woli. Ja na pewno nie będę za wszelką cenę starał się, powiedzmy, w tym kierunku podążać i w tym kierunku go ukierunkowywać. Jeżeli on chce, tak, jeżeli powiedzmy, pojawią się jakieś nowe zainteresowania, no to oczywiście skupi się na tym. No. Powiedz, wyjaśnij mi, jak to jest, że może ja źle to odbieram, tak, ale może mi się źle wydaje, ale wydaje mi się, że Ansan jest bardziej popularny na zewnątrz kraju niż w środku, niż nad samą Wisłą. To prawda? Też tak czujesz? To znaczy, ja powiem szczerze, no ciężko w tej chwili powiedzieć, bo ja mogę tylko i wyłącznie opierać się na powiedzmy, swego rodzaju spostrzeżeniach, które zaobserwowałem na naszych wyjazdach właśnie zagranicznych, na festiwalach zagranicznych. Powiem szczerze, że no, można się też kierować statystykami, nie wiem, YouTube'owymi, MySpace'owymi, z jakiej części, powiedzmy, danego regionu, ile ludzi wchodzi na, powiedzmy, nasze profile, słucha naszej muzyki. Jak to wygląda, jak to się rozkłada? Powiem szczerze, że taki naprawdę duży oddźwięk to mamy generalnie ze Stanów i to jest, można sprawdzić nawet, to jest bardzo prosta rzecz. Wchodzisz na nasz klip Whispers z naszej pierwszej płyty, tam jest taka malutka ikonka a propos wyświetleń i tam sobie po prostu sprawdzasz, tam ci się pokazuje taka mapka i masz mniej więcej taki podgląd, ile ludzi mniej więcej wchodzi i z jakiego regionu świata wchodzi na twój klip i jaka jest mniej więcej oglądalność. W tej chwili właściwie mamy 4 200 000 obejrzeń naszego klipu, także to jest fajny wynik i powiem szczerze tak, ze Stanów jest duży oddźwięk, ale ze względu na to, że to jest duże państwo tak naprawdę. No, Stany są większe niż Europa i może dlatego stamtąd taki oddźwięk. W Europie też jest fajnie, ale powiem szczerze, że z Polski mamy mnóstwo wejść na nasz profil MySpace oraz na nasz klip, także ciężko mi powiedzieć, czy jesteśmy bardziej popularni za granicą, czy bardziej w Polsce. Wiem na pewno, że no, na pewno tych płyt za granicą sprzedało się więcej. To jest zdecydowany... To jest akurat ten taki pewniak. No, jak pokazywaliście tą pracę w studio, nagrywaliście po prostu, tak? Były filmy ze studia, pokazywaliście jakieś tam raporty studyjne, pokazywaliście, jak się toczy praca, no to jednak one były, o ile dobrze pamiętam, po angielsku. To znaczy, ja powiem tak, nie, raporty generalnie robiliśmy po polsku z angielskimi podpisami. Dawno to oglądałem już. Tak, ale to ja powiem szczerze, że teraz wśród w ogóle polskich zespołów, które również wydają płyty za granicą, jest takie przeświadczenie, że jest dobre to, żeby mówić jednak we własnym ojczystym języku, no bo to jest dla nas ważne tak naprawdę. Owszem, moglibyśmy zrobić raporty w języku angielskim i to by było na pewno też fajne. Behemoth robił po angielsku. Nie, właśnie Behemoth robił po polsku tak naprawdę. Chyba po angielsku ostatnio robił. Nie, 100% po polsku. Ja powiem szczerze, całkiem niedawno oglądałem ich parę raportów i jeżeli tam się pojawił język angielski, to był naprawdę w takich minimalnych wstawkach. Wszystkie raporty są po polsku z podpisami. Także praktycznie każdy polski zespół już w tej chwili zauważyłem, czy to będzie Behemoth, czy to będzie, nie wiem, Decapitated, czy to będzie Hate, czy to będzie, powiedzmy, zespół Vader. Wszyscy robią generalnie raporty po polsku z angielskimi podpisami. No fajnie jest mówić przede wszystkim we własnym języku, bo to jest nasz ojczysty język. Na pewno łatwiej jest się wyrazić w tym swoim języku niż po angielsku, bo to nie jest nasz ojczysty język. Owszem, można to robić, ale myślę, że to jest taki fajny moment, jeżeli śpiewamy po angielsku na naszej płycie, to jednak miło jest na pewno dla tych ludzi, którzy mieszkają tu u nas w kraju i słuchają, powiedzmy, naszego zespołu, lubią naszą muzykę, posłuchać, jak my mówimy tak naprawdę po polsku, a nie po angielsku, no bo to jest fajne. A takie nagrody, wiesz, jak w zeszłym roku, znaczy nominacja do najlepszego kobiecego, za najlepszy kobiecy wokal w metalu, łechczą?
To znaczy ja powiem tak, no ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć z racji tego, że jestem gitarzystą, nie jestem wokalistą i mnie aż tak bardzo to nie łechce tak naprawdę, bo jest to na pewno jakaś tam motywacja do tego, żeby pracować ciężej i fajnie, że ktoś to w ogóle zauważył tak naprawdę i że są ludzie, którzy naprawdę, nie wiem, są bardzo, bardzo zaangażowani w nasz zespół i w naszą muzykę i to jest na pewno super. No jest to jakaś, powiedzmy, nobilitacja do tego, żeby jednak pracować ciężej i pewna satysfakcja, że ktoś to docenił. To jest fajne. No nie mogę się nie zapytać, żal ci trochę odejścia z Vadera? Czy żal? No nie wiem, no ciężko mi teraz w tej chwili powiedzieć. W sumie minęły dopiero 2 lata tak naprawdę. Ja tak naprawdę jestem teraz bardzo mocno zaangażowany właśnie w mój nowy zespół, czyli Van San. Skończyliśmy właśnie nagrywać, no może nie to, że niedawno, parę miesięcy temu naszą nową płytę, ale te działania promocyjne teraz, które tak naprawdę my robimy, one trwają już od jakiegoś czasu, także ten moment między nagraniem płyty a tymi wszystkimi wywiadami, on się tak rozmywa. Tak, to się generalnie rozmywa i powiem szczerze, że no nie mam czasu za bardzo, żeby nawet się nad tym zastanowić tak naprawdę. Jeżeli załóżmy, nie wiem, chcę pograć ciężkie rzeczy, to po prostu siadam do komputera, nie wiem, aranżuję sobie perkusję i gram ciężkie rzeczy, także nie, no chyba nie żałuję. No. Jestem? Kiedyś zrobicie jakąś na przykład wspólną będę żałował, trasę? No to no, przyznam się, na pewno. Myślałem, że może łezka się kręci wokół czy coś. No wiesz co, ja powiem tak, no grałem z chłopakami 11 lat i naprawdę zrobiliśmy razem dużo fajnych rzeczy i to jest dla mnie bardzo ważne i myślę tylko i wyłącznie o tych fajnych rzeczach, a nie o tych rzeczach, powiedzmy, takich no mniej fajnych, typu wiesz, no zmęczenie na trasach, dużo koncertów, bo to naprawdę męczy i to tak naprawdę dosyć mocno zmienia twój umysł, bo gdy jesteś tak naprawdę pod pewną presją psychiczną, to tak naprawdę ciężko się na wielu rzeczach skupić i ciężko w ogóle się dogadać z kimkolwiek tak naprawdę, bo jesteś po prostu zmęczony. My przez te 11 lat tak naprawdę nie mieliśmy jakiejś takiej dłuższej przerwy. Generalnie cały grafik opierał się na nagrywaniu płyty i jeżdżeniu na kolejne trasy koncertowe. Czy to były trasy, nie wiem, w Polsce, w Europie, w Japonii, w Stanach, w Australii, w Ameryce Południowej, obojętne, ale jeździliśmy non-stop i cały czas. W tym momencie za Ansan mam troszeczkę mniej jeżdżenia tak naprawdę. Teraz mamy naszą pierwszą trasę europejską koncertową z zespołem Tristania. Zaczynamy od 8 października. Fajnie, że to jest właśnie w tym okresie, bo nasza płyta wychodzi 11 października, a my już będziemy na trasie. Także my będziemy promować naszą nową płytę właśnie wtedy, gdy ta nasza płyta ukaże się na rynku. W międzyczasie na pewno jeszcze przed wydaniem tej płyty wrzucimy na pewno całą płytę naszą na nasz profil MySpace do odsłuchania dla naszych wiernych i potencjalnych fanów. Także na pewno ludzie, którzy przyjdą na nasze koncerty, będą mogli wcześniej się zapoznać z zawartością tej całej płyty. A dlaczego w Dzień Niepodległości premiera w Polsce? A ja powiem szczerze, nie wiem tak do końca. Wtedy sklepy są zamknięte wszystkie. Znaczy pierwotną datą był wrzesień, ale z racji tego, że pojawiła się premiera japońska, czyli Japończycy chcieli tą płytę wydać wcześniej niż nasza wytwórnia europejska i amerykańska, czyli 20 września, no zmieniliśmy datę na po prostu 11 października, no nie wiem, czy to wynikało generalnie z grafiku Mystika, czy nie wiem, czy z jakichś innych ustaleń. My powiem tak, że zdecydowaliśmy wspólnie z Michałem, że tą płytę wydamy po prostu w październiku i no akurat trafiła się data 11 października, zbiegło się to z Dniem Niepodległości i no fajnie, zobaczymy. Zupełnie niechcący. No nie wiem, czy chcący, czy niechcący, tak jak mówiłem wcześniej, no to po prostu padła data. Ja powiem szczerze, w momencie, gdy się dowiedziałem, że to jest 11 października, no pierwsze co, to skojarzyłem sobie to od razu z aha, dobrze, no to 11 października, dobrze, to my jedziemy na trasę 8 i tak naprawdę w ogóle zapomniałem o tym Dniu Niepodległości z racji, powiedzmy, tych moich obowiązków teraz, aczkolwiek tak, pamiętam, że 11 października to jest właśnie Dzień Niepodległości, ważny dla nas wszystkich ludzi mieszkających w Polsce i ci, którzy są Polakami tak naprawdę. Które koncerty są trudniejsze, tu czy tam? Które koncerty są trudniejsze? Wszystkie koncerty są właściwie jednakowe tak naprawdę, bo to też, powiem szczerze, dużo zależy od tego, jaka publiczność znajduje się tak naprawdę na sali, z jakimi zespołami gramy, czy mniej więcej, powiedzmy, zespoły, które grają z nami, bądź my gramy z jakimiś innymi zespołami, są podobne gatunkowo. I powiem szczerze, no jeżeli załóżmy, zespoły grają naprawdę bardzo podobnie do tego, co my robimy w Ansan, no to już wiemy, że ta publiczność będzie fajna i oni generalnie wiadomo, że przyszli, powiedzmy, słuchać takiej muzyki i to będą ludzie,
którzy na pewno się w to mocno zaangażują, a na pewno trudniejsze są koncerty, gdzie jest, powiedzmy, jakiś taki przekrój przez różne style i gatunki muzyczne. Festiwalowa formuła. Między innymi, tak, bo tak naprawdę nie wiesz, ilu ludzi na ciebie przyszło. No można to zweryfikować w momencie, gdy wychodzisz na scenę i ci ludzie pojawiają się pod sceną, pod barierkami, wyciągają ręce i wtedy ewentualnie możesz spojrzeć i wiedzieć mniej więcej, no, w jakim stopniu jesteś, powiedzmy, popularny. Także które koncerty trudniejsze? Nie wiem, w Polsce jest fajnie, za granicą też jest fajnie, ja lubię grać i tu i tu. No to ci życzę, żebyś miał tych koncertów jak najwięcej. Ja sobie też tego życzę, bo dla nas, powiem szczerze, teraz no, tą rzeczą taką najważniejszą po właśnie wydaniu płyty, to jest przede wszystkim promocja koncertowa. My przy okazji wydania naszej pierwszej płyty, z racji tego, że byliśmy zespołem właściwie zupełnie nieznanym, młodym i nagraliśmy tylko jedną płytę, ciężko było załatwić tak naprawdę i trasy koncertowe, i w ogóle jakiekolwiek koncerty. Udało nam się załatwić tak naprawdę jedną trasę w Polsce, zagraliśmy parę koncertów, parę festiwali fajnych, dużych, europejskich. Przyjęcie było naprawdę fajne i powiem szczerze, że to jest dobry start taki właśnie w momencie, gdy my wydajemy teraz drugą płytę i możemy pojechać na swoją trasę koncertową. Znaczy właściwie supportujemy zespół Tristania na tej trasie, ale jest to generalnie trasa, która będzie, gdzie my będziemy promować naszą własną płytę i powiem szczerze, już w tej chwili jeszcze nie zagraliśmy tej trasy, a pojawiają się nowe propozycje koncertowe. Dostaliśmy już zapewnienie od naszej wytwórni japońskiej, że tam będziemy mieli również koncerty. Oni nam zorganizują parę koncertów w Japonii. Pojawiają się koncerty nowe w Szwajcarii. Wiem, że w Anglii na pewno będziemy mieli dosyć sporo koncertów. Chcemy ruszyć Stany Zjednoczone, bo dla nas to jest tak naprawdę dosyć taki duży market, duży rynek i z racji tego, że mówiłem wcześniej o tym, że mamy stamtąd duży odzew, to chcielibyśmy tam tak naprawdę troszeczkę powojować, bo mamy tam naprawdę strasznie dużo fanów i liczymy na to, że właśnie tam ta sprzedaż naszej drugiej płyty będzie duża. Mamy dużą wytwórnię przede wszystkim płytową, mówię to o Eagle Rock. Jest to naprawdę fajna, największa niezależna wytwórnia na rynku amerykańskim. Także zobaczymy, co w ogóle się stanie teraz. To jest taka wielka niewiadoma, bo tak naprawdę mamy mnóstwo planów, dużo rzeczy się dzieje wokół nas i właściwie wszystko się okazuje z dnia na dzień. Także jeżeli to wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, wyjdzie, no to będzie fajnie naprawdę. Tak krótko i szczerze, bałeś się syndromu drugiej płyty? Nie, powiem szczerze, bałem się syndromu pierwszej płyty, bo to jest najgorsze tak naprawdę. To jest tak, przede wszystkim całe zamieszanie wokół mojego odejścia z zespołu Vader, na pewno. Zmiana kompletnie stylu grania, no bo praktycznie z muzyki takiej bardzo ekstremalnej dla, powiedzmy, wielu słuchaczy tego właśnie gatunku muzycznego, czyli death metalu, jest to taki gatunek bardzo elitarny i tak naprawdę skalanie się graniem czego innego to jest powiedzmy traktowana jako taka jakby zdrada ideałów, zdrada, powiedzmy, no tego, co się robiło przez te wiele lat. Ja trochę, powiem szczerze, pojmuję to trochę zupełnie inaczej, ale to już tam mniejsza z tym i w każdym razie ten syndrom pierwszej płyty jest dużo gorszy niż syndrom drugiej płyty. Drugą płytę robiłem naprawdę na spokojnie, miałem dużo więcej czasu na zrobienie całego materiału, bo w momencie, gdy... Nie trzeba było tłumaczyć, czym jest Ansem. Jasne, oczywiście. Przede wszystkim tak. Zespół już był znany na rynku, już nazwa poszła w świat przy okazji pierwszej płyty. Gdy ja robiłem, powiem szczerze, pierwszą płytę, to był taki okres, kiedy my z zespołem Vader graliśmy wtedy trasy koncertowe i ja te kawałki robiłem pomiędzy trasami koncertowymi, więc to był duży stres, a tu, tak jak mówiłem wcześniej, przy okazji drugiej płyty, miałem naprawdę mnóstwo czasu na to, żeby sobie te numery zaranżować i robiłem wszystko na spokojnie. Także tym razem było dużo spokojniej i mniej nerwów na pewno. No to życzę Ci spokoju, nerwów, życzę Ci od cholery koncertów. tak, spokoju i nerwów. Dziękuję. Spokoju i bez nerwów, sorry. Spoko. No i czekamy na płytę tą ósmą ze skrzypkami. Tak, na ósmą płytę, tak, czekamy. Ze skrzypkami. Ja też czekam, kiedy właśnie mój syn również z nami doczeka tej ósmej płyty, zagra na skrzypcach na naszej ósmej płycie, także czekajcie razem z nami. Myślę, że dotrwamy do tej ósmej płyty wy z nami. Nie wiem, jak to się wszystko potoczy w przyszłości, ale myślę, że tą ósmą płytę jednak nagramy w końcu, na pewno. 11 listopada. 11 listopada, Unsung Cleaning for Dolls. 11 listopada. Yeah! Dzięki. Dziękuję. Dzięki.